Jak najlepiej zbliżyć się do wyborców? Jak dobrze sprawować urząd prezydenta i mandat posła? Zdaje się, że politycy odnajdują odpowiedź na te pytania w alkoholu. Sobotni poranek Twittera podbiło nagranie przedstawiające Sławomira Mentzena, zaczerpującego świeżego powietrza po piątkowym piwie z Mentzenem, czyli cyklicznym spotkaniu z sympatykami. Wyborcy Konfederacji od razu odbili piłeczkę. Mentzen sika pod drzewem po piwie z Mentzenem. A przepraszam, to poseł lewicy na urodzinach Mazurka. Nic się nie stało, proszę nie patrzeć. W końcu nagranie skomentował sam Mentzen. Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do 5 rano. Film mi się urwał, jak stałem na Nowym Świecie. Teraz mnie głowa boli. Trochę się przespałem, bo mam obowiązki. Mam piwo z Mentzenem w Rzeszowie. Niektórzy mówią, że nie można pić, jak się ma kolejnego dnia występ. Ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Klasyka kanadyjskiej komedii. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż na... Jak lider nakreśla politykę partii, to posłowie idą za nim. Jesteśmy na miasteczku studenckim, Juvenalia. Nie chciano mnie wpuścić, bo nie jestem studentem, ale wszedłem z interwencją poselską. Kontrolujemy, czy poziom alkoholu we krwi studentów jest odpowiedni. Zobaczcie, jak to wygląda. Interwencja okazała się bardzo kontrowersyjna. Obserwuję polską scenę polityczną i powiem szczerze, nie pamiętam, aby w ramach interwencji poselskiej jakikolwiek poseł szedł... No, poseł Bergowicz tak mówi. No to żartował. No i tyle. Kto nie wyłapał żartu, ten ciapa. Czy gapa. To jest rozdawnictwo. To nie można tak. Rozdawnictwo jest złe. No właśnie. Dziękuję. Posłance lewicy Paulinie Matysiak interwencja się tak nie podobała, że postanowiła złożyć zawiadomienie na posła Berkowicza do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Powinna być. Niech się Komisja Etyki tym zajmie, że posłowie na głosowania późno wieczorne przychodzą nietrzeźwi. Ale to się tym nie zajmą, nie? A którzy? Może pan powiedzieć, skoro pan widział, ale nie, skoro pan powiedział, ci, niech pan powie B. Ci, co są najweselsi w ławach poselskich. To ilu takich jest? Nie, dwa nazwiska niech pan powie. Z której strony? Z PiS-u, z Platformy, z Lewicy, od was? Obawiam się, że z każdej, od nas nie. To już chyba tradycja wśród urzędników III Rzeczypospolitej, a ktoś musiał ją rozpocząć. Sławomir Mentzen po jednym malinowym recie versus Aleksander Kwaśniewski po tygodniowym maratonie alkoholowym. Stabilna, ale chwiejna to była prezydentura. Co? Panie prezydencie, gdzie pan będzie 16 czerwca? Nie, czekaj, zabocił by się, da? Parlament też nie próżnował. Pani wywiadu jest tego, że jestem w stanie wskazującym, tak? Tak, chciałabym zapytać, dlaczego przyjął pani do Sejmu, kiedy widać wyraźnie, że no, nie jest pani w 100% formie. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk podbiła media w 2008 roku, mówiąc, że coś tam potrafi. Potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam i dziwią mnie takie właśnie zachowania. Ale rzeczywiście, w Sejmie balują wszystkie strony sceny. Niektórzy posłowie po alkoholu zmieniają się nawet o 360%. Że ta ustawa zrobiła 360% zwrotu do tyłu. Ja nie mam dubeltówki tutaj. Bo gdyby potrzebna była dubeltówka. Jaki jest pański wniosek formalny? Panie marszałku, chcę powiedzieć z tego miejsca, że ta ustawa daje tylko taki lizaczek rolnikom do polizania. Jeśli na tej komisji, to proszę siedzieć i słuchać. Chwiejne tradycje na sali plenarnej są z dumą kontynuowane. Takim właśnie tanecznym krokiem sunął przez Sejm poseł Sienkiewicz, po czym został wyprowadzony przez Borysa Budkę. Szanowni Państwo, druk numer 1844, mamy podpisy, mamy uzasadnienie i w tym... Alkomat na salę bym poprosił. Nie wyprowadzaj się, Kiewicz!
kiedy Bartłomiej jest... Sienkiewicz był trzeźwy. Oczywiście, no. Tak właśnie wygląda Sejm. Jesteście złodziejami, jesteście oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków i przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca. Mikołaj Jasiński, News 24. Bardzo proszę.